Michał Borzel-Baron, witam. Eluwa, nie? Eluwa. Jak wiecie, Michał ma pseudonim Bąbelek, także Bąbelku, zobacz, jak trenuje. Pytałeś mnie, jak trenuje ciężko. O, tak strzelam właśnie. Michał, skończysz tak jak ta folia, niestety. O, tak o. Obym nie skończył jak kanał Kruszwila. Jadę jeść, myślę. Dobrze. Zamówić ci? Możesz zamówić, podjedziemy tam. Dobrze. No, tak jak spokojnie sobie. Pytanie było... I to jest właśnie to. Jakie było pytanie? A czy nie mam obowiązków? Tak. Nie wiem. Nie, no to spokojnie, to na prywatnie bardziej możemy porozmawiać o tym, nie? Strategii na ten pojedynek też nie mam zamiaru tutaj zdradzać. Ciągle trenuję, jestem w treningu. Myślę, że mocno się przygotuję do tego pojedynku i damy dobrą walkę z ochroniarzem i tyle. Znaczy ja ogólnie nie chcę za bardzo kozaczyć. Będę starał się ciebie rozjebać, nie? Michał, czekam. Przygotowałem się najlepiej, jak się da. Na macie rzucałem chłopami, którzy ważyli grubo ponad 100 kg, więc nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o parter. Podobno masz dobrą stójkę, ale dopiero oktagon to zweryfikuje. A boisz się ochroniarza? Nie, ani trochę. Dlaczego? Ma pałkę teleskopową gaz zazwyczaj? No tak, no, ale Kubańczyk chyba nie ma. Tak. Więc oczywiście. No powiem szczerze, że Kuba zaskoczył mnie tym, że tak mocno kopał. Naprawdę kopnięcia miał mocne i było takie czwarte czy tam piąte kopnięcie, które wyłączyło mi łeb. Normalnie czułem się tak, że o kurde, coś się stało, nie? Dziękuję. Może kiedyś jeszcze zawalczę, na razie stopuję i w końcu mogę iść na, tym razem na siłkę, mam dietetyka, chcę trochę spalić i może jak już zbiję do 90, to wtedy wejdę do oktagonu. Borzel, powiedz mi, kiedy ciebie zobaczymy w oktagonie po raz kolejny, jest na to szansa? Nie wiem, stary, na razie jestem grubym świniakiem, więc musiałby najpierw zbić wagę. Jak zbiję wagę i zrobię formę, to dopiero wrócę. Czy to kiedyś nastąpi? Nie wiem, zależy to tylko od tego, czy chcę, a ja mam do tego akurat słomiany zapał, więc prawdopodobnie już nigdy nie zawalczę. O Jezus, jakie oświadczenie na kanale! Dobrze się dogadujecie, tak prywatnie? Z Wojtkiem? No zajebiście, jak brat, nie? Wojtuś się bije. Wojtuś się bije, jak najbardziej z całego serca kibicuję Dawidowi Malczyńskiemu. Dawid Malczyński, wygrasz. Jestem kontrą dla Wojtka, on myślę, że również będzie kibicował zawsze moim przeciwnikom, ale moich przeciwników nigdy nie będzie, ponieważ nigdy już nie zawalczę na gali Fame, bo nigdy nie schudnę. O Jezus, czyli nigdy nie zobaczymy walki włodarz kontra włodarz. Tak, ale nie, powiem wam szczerze, że może kiedyś będzie, bo jak miałbym zawalczyć, to chyba tylko z Wojtkiem jeszcze, nie? Tak? Taką... No właśnie ja też sobie układałem w głowie taki scenariusz, że wiesz, 10. gala jubileuszowa, no, może tak. Właśnie 10. dałbyś radę, myślisz? Wiesz co... Czy w 100 byśmy celowali? Myślę, że bardziej w 104. galę, ale nie no, ja mi się po prostu nie chce ćwiczyć, to jest kurwa ten problem. Poruszyłeś federację, gdzie ja będę stał za Fejmem, jak ściana, 130-kilogramowa. A Rudy mówisz, to jest najlepsza karta w historii. Wiesz co, nie mnie oceniać kartę. Ona nie jest. No, jego ego po prostu też mocno jakby, wiesz, wystrzeliło w górę po tym, że został zawodnikiem. No ale to Rudy, nie? Rudy z Fame News, który stoi za kamerą teraz. Mnie nie interesuje ani trochę jego walka. A ty będziesz walczył w końcu na tej 10? Chciałbym... jestem ciekawy, czy... jeżeli chodzi o całokształt, na 10 albo na 11, nie? O, czyli jednak na 10 nie zdążysz. Szamę w sumie jem taką, jaką mi daje catering. UEFA będzie zakontraktowany.
Z kim ty miałbyś zawalczyć? Bo rozumiem, że wyzwanie dla Wojtka Goli, które zostało przez niego odrzucone, jest już nieaktualne, czy jest dalej aktualne? No jest aktualne, tylko że Wojta z tego chyba jest taki, że niezbyt chce gdzieś tam ciągnąć tą walkę. Prawdopodobnie nie będzie tak, że zawalczymy. No, ja bym chciał bardzo tego, ale to jest problematyczne dla niego. Nie, nie. A z kim chciałbyś zawalczyć, jeżeli nie z Wojtkiem? Z Roburem z WK na przykład bym się mógł zmierzyć, nie? Ja w ogóle nie boję się nikogo, nie? Jeżeli chodzi o... Ja mogę walczyć z Popkiem, mogę walczyć z Kizo, obojętne mi to jest, nie? Tak naprawdę. Hejter powiedział mi, że to jest coś dziwnego, że ostatnio miał walczyć z Rafoniksem, Rafoniks przełożył, teraz znowu było to samo, Rafoniks znowu, teraz niby ma kontuzję, według hejtera, coś się tutaj nie gra. Czy ty chcesz to skomentować? Nie, Rafon spokojnie mógłby, myślę, że mógłby pokonać hejtera i... On jest dobry, nie? Ogólnie. Rozumiem. Dobra, nie trzymam cię. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich widzów. Ale pozdrowionka, dostaliście masne. Dzięki.